Dobra, teraz będzie test połączenia BlackBerry Passporta z usuniętą soczewką, czyli tą kamerkę. Praktycznie można powiedzieć, że uszkodziłem, także została sama goła matryca. Jeżeli bym chciał, żeby aparat w tym telefonie działał normalnie, to bym musiał kupić po prostu gdzieś na Allegro aparat do tego Passporta. I powiem wam, że jestem mega zaskoczony jakością tego, chociaż nie jest to ustawione jeszcze perfekcyjnie. Tu jest podpięte do obiektywu płytka. Oświetlenie, jak widzicie, taka żarówka biała. I co plusem jest tego? To przypomina te mikroskopy G600. Tyle, że tutaj w BlackBerry Passporcie ekran jest 100 razy lepszy niż w tych mikroskopach za 100 zł z Chin. Mamy porządną rozdzielczość i co najlepsze, mamy dotykowy ekran. Możemy powiększać, pomniejszać i wygląda to mega fajnie. Mogę sobie regulować tutaj ostrość pierścieniem. Widzicie? Mogę nagrywać na kartę pamięci w telefonie lub pamięć wewnętrzną telefonu. To, co bym na przykład sobie tam robił pod tą płytką. No i co najlepsze, ten telefon obsługuje 720p w 60 klatkach i 1080p w 60 klatkach. Nagrywanie, które zaraz zobaczycie, będę robił na podstawie, gdzie ja to rzuciłem. DisplayPortu, bo niestety BlackBerry Passport nie posiada po prostu wyjścia micro HDMI. Trzeba przez DisplayPort się podłączać, żeby obraz teraz z tego, co tutaj widzicie na tym ekranie, wyszedł mi na wideograber HDMI. Także będzie ciekawy test. Bardzo ciekawy test, no. Super opcja. W sumie ten BlackBerry Passport mógłby mi w ten sposób służyć. Jeszcze nie wiem, jakby wyglądał obraz przesuwany na telewizor przez HDMI, ale zobaczymy to, jak to nagra HDMI Grabber. Dobra, ja kończę to nagranie i przejdziemy do obrazu z HDMI Grabbera. Dobra, teraz jesteśmy w trybie po podłączeniu do tego wideograbera. Tryb aparatu, jak widzicie, tutaj jest ikonka na dole niebieska, po dalej jest tryb wideo i zobaczcie, nawet opcje mogę wam pokazać, jakie są w ogóle w tym telefonie. Ustawienia. Rozdzielczość mamy teraz 720p 60 klatek. Tutaj mamy wykrywanie twarzy włączone, stabilizacja filmu włączona, ostrość podczas ciągłego nagrywania wyłączona, czyli po prostu domyślne, i mamy tą jakość nawet całkiem niezłą, że tak wam powiem. Odległość też jest duża. Nie jest oczywiście to mój ulubiony element do testowania. No, powiem wam, że tutaj już jestem mile zaskoczony. Tylko widzicie, że o, z tej strony jest jeszcze lepsze. Nie pada tyle światła na matrycę. Bo mam po prostu szczelinę, przez które spada światło, jest taki zaróżowiony obraz. To nie jest jeszcze wyciągnięcie z tego wszystkiego maksimum, jakie się da wyciągnąć, ale jest super. I teraz popatrzcie, mogę sobie nawet powiększać ten obraz.
na telefonie palcami. No nie, no jest okej. Całkiem spoko nawet. Tryb jest 1 do 1. Teraz dam 4 trzecie. Rozdzielczość. 4 trzecie, całkiem coś innego. Tylko denerwuje mnie to, że jest. Musiałbym światło umieścić może nad matrycą, żeby tak nie padało. No teraz jeszcze gorzej wygląda to. Lepiej wygląda, jak jest pod matrycą, tylko. O, widzicie? Dlatego, że po prostu ręką jak przykryję, jest trochę lepiej. 4 trzecie tryb i 16,9. Wygląda w ten sposób. No dużo psuje ten fioletowy odcień. Dlatego, że musiałbym to zrobić po pierwsze bardzo szczelnie. Tak, żeby po prostu matryca z soszewką obiektywu była tak jakby w jednej ciemni zaciemniona. Wtedy by był obraz najlepszy. Ale daje to już i tak dużo do myślenia. Przełączę się teraz na 1080p. Ustawienia. 1080p 60 klatek. To już jest naprawdę niezły wynik. 1080p 60 klatek. Naprawdę to fajnie chodzi. Zróbmy sobie zooma na 4 na 16,9. Potem przejdziemy do trybu wideo. Tak, teraz dajmy sobie 4 trzecie. Okej, to zasłonię ręką, żeby było troszeczkę lepiej widać. Całkiem spoko. Jak na telefon, na matrycę z telefonu, no lepiej niż na tym S5-kamie. O niebo, lepiej. O, widzicie, kurczę, patrzcie, tam na samym dole nie ma tego fioletowego, a tutaj mi pada ten fiolet i to psuje cały pięknie obraz. 60 fipsów, czyli mamy. Czyli mamy po prostu piękne. Możemy robić pod płytką. No, w czasie rzeczywistym. Opóźnienie jest bardzo malutkie. Przełączmy się na tryb 1 do 1. Czyli na tym trybie widać to wszystko najmocniej, najbardziej powiększone. Jezu, jak tu ustawić tą kamerę tak, żeby jak najmniej padało, o, w ten sposób. Tysiąc 1080p. I teraz włączmy sobie tryby wideo. Jedno, co jest najgorsze, to widzicie, że obróciłem sobie teraz obiektyw. W trybie wideo
jest tak naprawdę jeszcze szybszy. Czy mogę w trybie wideo powiększać obraz? Mogę. Chociaż nie wygląda to najlepiej. Jakbym wrócił. No, w trybie wideo. Widać, że to jest 60. Tak jak to robią Chińczycy na filmikach. A teraz obniżę cały statyw gdzieś tak na 5 centymetrów. I tu widać już niezłe powiększenie. Naprawdę to jest duże już powiększenie. Spróbuję wyregulować ostrość. No. Co sądzicie o takim czymś? Już taka bardziej odległość do inspekcji, bo to jest 5 centymetrów mniej więcej. Myślę, że można wyciągnąć z tego całkiem niezłą jakość po dokładnym spasowaniu matrycy z obiektywem. Generalnie chyba najlepsza jakość. No. Widzicie? Głębia jest ostrości dosyć duża. Bo patrzcie, tu mam rozmazane, tu mam już mniej więcej ostre. Kręcę, 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 kręcę i dopiero się robi rozmazane. Także ta głębia jest ostrości bardzo ważna. Nie wiem, czy matryce mają jakąś głębię ostrości. Misji rozładowania. Dobra, ja kończę nagrywanie. Myślę, że dużo pokazuje to i nie no, jestem. Podoba mi się. Podoba mi się. Chociaż nie jest to jeszcze coś perfekcyjnego, czego bym sobie życzył. No najlepiej to. Marzę o 4K. 4K to jest jednak jakość już taka porządna. Także kończę na tym filmik. Myślę, że może coś ciekawego wyszło z tego. Nie wiem. Sami ocencie w komentarzach. Albo sami sobie odpowiadajcie na różne pytania.